Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na odcinku chciałbym Wam zaprezentować 5 kompletnych albumów, które są u mnie na powtórce. Jeżeli ktoś jest zainteresowany wymianą bądź zakupem, to proszę o napisanie do mnie wiadomości prywatnej. Zaczynamy tutaj z tym małym albumem. Jest to kompletny album z kolekcji Road to Madrid 2019. To jest taki update'owy albumik. Tutaj mamy tą podstawową wersję. Czyli to był tak jakby cały kompletny sezon. To była podstawowa wersja. Oczywiście wszystko jest w środku. Przejdziemy tutaj od razu na tył, gdzie są karty specjalne. Czyli mamy komplet Man of the Match, jest też Messi, ten najrzadszy w sumie tutaj z tej kolekcji. Karty Mega Signing, dalej Club 100, Hat-Trick Hero. Są również te karty z tych dużych puszek, Super Striker, Title Winners, Rising Star, Superstar. I co tutaj jest też ważne, jest komplet limitek. Również ta najrzadsza, czyli Kevin De Bruyne z numerem 15. Tak więc to jest kompletna kolekcja z Topsa Champions League sezon 18-19. I tutaj ten malutki album, to jest wersja ta update'owa. Też jest komplet. Są cztery limitki tutaj, które były w tym update'cie. Czyli to są te dwa albumy z poprzedniego sezonu. Dalej, sezon 17-18. Również tutaj jest komplecik, cała kolekcja, wszystkie Club 100, Man of the Match. Hat-Trick Hero, Puchar. Jeżeli chodzi o limitki, to też mam komplet, oczywiście bez Garetha Bale'a, ale pozostałe limitki też wszystkie mam. Nie mam je tutaj włożone, ale ogólnie, jeżeli ktoś by potrzebował, to też posiadam je. Sezon 16-17. Też jest kompletna wersja tutaj. Wszystkie kluby. Następnie karty Club 100. Te złote, ekskluzywne. Też jest komplecik tutaj tych kart. Dodatkowo jakieś nordyckie. Tutaj Piotr Zieliński i Kedira, które te karty nie występowały w naszej normalnej wersji, tylko gdzieś tam w Nordyku. Teraz komplet limitek, moi kochani, jest. Wszystkie 15. Ramos w trzech kolorach, Miller w trzech kolorach, Aubameyang, no i tutaj Alexis Sanchez i Messi. Czyli tutaj też jest komplet limitek w tej kolekcji. No i jeszcze jeden album UEFA Euro 2016. Za niedługo będzie kolekcja Euro 2020, więc zapewne ci, którzy zaczną zbierać kolekcję tą nową, będą chcieli również zdobyć poprzednią, więc jest tutaj cały kompletny album. Wszystkie karty. Tak więc, moi kochani, jeżeli ktoś zainteresowany, to piszcie. To by było na tyle na dzisiejszym odcinku. Dzięki za uwagę, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!